Jak zmienić nudny pokój w nieco ciekawsze miejsce bez robienia przemeblowania i reorganizacji pomieszczenia? Może projektor gwieździstego nieba nieco ułatwi Wam to zadanie, a przy okazji przyozdobi półkę wszelkich gadżeciarzy. Mozos LSSM to laserowy projektor gwieździstego nieba w postaci astronauty, który estetycznie komponował się będzie na każdej półce. W jego zapakowaniu znalazł się astronauta, podstawka, na której będzie mógł on stabilnie stać, no i oczywiście pilot, do którego zasilania potrzebne Wam będą dwie baterie AAA. No i się rozumie, kabel zasilający. Astronauta na swoim plecaku skrywa wejście na wtyczkę zasilającą oraz trzy przyciski, które pozwolą w podstawowy sposób sterować emitowanymi przez niego projekcjami. A opcji jest kilka, ale o tym powiemy sobie więcej za chwilkę. Jego głowa przymocowana jest jedynie teoretycznie. W rzeczywistości ta daje nam dowolność, jeśli chodzi o kierowanie rzucanego przez niego światła. Od spodu utrzymywana jest za pomocą magnesu, natomiast połączenie istnieje dzięki wyprowadzonemu obok kablowi w oplocie. Astronauta powinien sprawdzić się w zasadzie w każdym pomieszczeniu do 40 m². Obraz mgławicy rzucany na sufit lub ścianę powinien stworzyć przyjemny klimat w pomieszczeniu, także niektórym umili to proces zasypiania. Jednak nie musicie martwić się o to, że astronauta przez całą noc będzie świecił, zużywając w ten sposób prąd. Istnieje opcja, która sprawi, że ten po 45 lub 90 minutach samoczynnie się wyłączy. Ale nawet jeśli o niej zapomnicie, to pobór mocy tego urządzenia nie przekracza 5 W. To znaczy tyle, że gdybyście przez rok nie wyłączali tej lampki, zużyłaby mniej więcej 1/3 tego, co typowa karta graficzna zużywa w godzinę. Także o prąd nie trzeba się martwić. Opcje, które udostępni Wam nasz astronauta, będzie można wybrać z poziomu jego plecaka, jak i pilota na podczerwień, co jest niewątpliwie wygodniejsze, a tam możecie sobie dostosować prędkość obrotu mgławicy, jej jasność, czy też kolor spośród 7 przygotowanych presetów. Dodatkowo gwiazdy, które w tym przypadku świecą zielonym kolorem, będą mogły działać w trybie pulsowania, albo też światła ciągłego. A jeśli ktoś miałby taki kaprys, to można je zupełnie wyłączyć i zostawić samą mgławicę. Tak prezentuje się nasz astronauta nie z tej Ziemi. To wszystko, co mieliśmy dziś do zaprezentowania. Tymczasem, żeby nie przegapić kolejnych materiałów na tym kanale, zachęcam Was do subskrypcji, oceniania i udostępniania. Cześć!